Dlaczego nagrywam ten program w dzień? Bo nie ściemniam. To czemu się nie śmiejecie? Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak wydawać więcej, odwrotnie, jak wydawać mądrzej, jak zarabiać więcej, jak po prostu lepiej żyć. No i dziś będzie bardziej właśnie o tym oszczędzaniu, czyli o wydawaniu mądrzejszym, bo oszczędzanie nie musi polegać na tym, że się nie wydaje, tylko że się wydaje mądrzej. I dziś dam Wam, zwłaszcza przedsiębiorcom, kilkanaście sposobów na oszczędności w Waszej firmie. Mówi się, że pieniądze niewydane to jest to samo, co pieniądze zarobione. Może nie zawsze tak jest, ale często rzeczywiście tak to funkcjonuje, dlatego tym bardziej warto o tym pomyśleć i wydawać mądrzej. Więc to dzisiaj będzie, ale na początku informacje organizacyjne. Spieszmy się kochać wywiady na tym kanale. Tak szybko odchodzą. Także najpierw YouTube usunął wywiad z Piotrem Szramem, następnie usunął wywiad z Traderem 21 i w związku z tym, że mamy dwa ostrzeżenia, czy to się jakoś inaczej liczy, ale w związku z tym, że mamy ostrzeżenia od YouTube'a, pominę mój komentarz do tej sprawy i tylko poinformuję, że pod tym nagraniem można te wywiady pobrać. Także wgraliśmy je po prostu gdzieś indziej i możecie sobie poniżej podać maila i dostaniecie na maila zarówno wywiad z Piotrem Szramem, jak i z Traderem 21, a za 90 dni, jak się wyzerują wszystkie ostrzeżenia, to może jakoś tę sprawę bardziej skomentuję. Zobaczymy. Chyba, że już będą nowe. No dobra, a propos nowych rzeczy, to przypominam też, że trwa premiera książki 138, książka napisana przez moich wspólników Kacpra Bisanza i Karola Chojnackiego. Dlaczego 138? Ponieważ jest tam 138 sposobów na zwiększenie ilości pieniędzy w Twojej firmie. Także tam są sposoby na marketing, na poszerzenie ilości klientów, na nietypowe sposoby dotarcia do klientów. Książka w tym momencie idzie jak burza, ponieważ już ponad 1000 osób ją kupiło, co jest jak na tydzień od premiery naprawdę świetnym wynikiem i to mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, zwłaszcza, że spływają już pierwsze opinie, częściowe albo całościowe, w większości częściowe, że ktoś przeczytał pierwsze tam 100 stron i już coś stosuje, także myślę, że fajnie i że naprawdę pomoże Wam to zyskać więcej klientów, także zapraszam, link poniżej, ekspertia.com.pl, tam tę książkę możecie zdobyć, a dla Waszego dziecka, jak już tak zaczynam od reklamy, Miś Ekspertuś przyszedł, ponieważ wiecie, że mamy książki, na razie jedną, z Misiem Ekspertusiem, który w pierwszej części uczy oszczędzania. No i ten Miś doczekał się wersji pluszowej, którą no, produkowaliśmy przez parę miesięcy, ponieważ to nie są łatwe rzeczy, jak się okazało, zwłaszcza jak się nie ma doświadczenia, ale udało się, także Miś zaprasza na ekspertia.com.pl, wpadajcie, bo myślę, że to fajny taki i jako prezent, i jako dekoracja na półeczce, to taki Miś jest fajnym przyjacielem. No dobra, przechodzimy do oszczędności w Waszej firmie. Jadę po konkretach. Punkt pierwszy to jest coś, nad czym nie będę się tu godzinami rozwodził. W ogóle bym się chciał nigdy nie rozwodzić. Pozdrawiam, żono. W każdym razie, dlaczego nie będę o tym gadać godzinami? Ponieważ gadałem o tym już wiele razy, czyli spółka z o.o. Wiadomo, jak masz JDG, zwłaszcza taką starą JDG, bo o młodych za chwilę jeszcze powiem, no to płacisz ZUS. Płacisz ZUS 1500 zł, podatku 17, 18, 19%. Niektórzy są w ogóle w progach podatkowych i płacą 32%. Do tego jeszcze jak ktoś dużo zarabia, to płaci jakiś podatek tam solidarnościowy. To się wszystko kupy nie trzyma. Zakładasz spółkę z o.o. i przestajesz płacić ZUS w ogóle, albo płacisz jakiś minimalny, bo sam siebie zatrudniasz na 1/16 etatu po to, żeby mieć świadczenia niezbędne, jeżeli są Ci jakieś niezbędne, lub jeżeli wierzysz w emeryturę, chociaż to odważna wiara, no ale niech będzie. Więc ZUS spada Ci z 1500 do na przykład 100 zł albo 200. Księgowość trochę może być droższa, ale zostawmy te mity, że księgowość spółek z o.o. to są po prostu miliony i przy JDG to jest super tania, a przy spółce z o.o. to jest super drogie. Zazwyczaj bywa to trochę droższe niż księgowość JDG, no chyba, że ktoś po prostu ma 1000 faktur dziennie, no to rzeczywiście wtedy różnica może być spora, ale dla większości firm takiej różnicy nie ma, natomiast jest różnica na podatku, ponieważ spółki z o.o. płacą 9% CIT-u. Oczywiście legendy głoszą, że ze spółki z o.o. się nie da wypłacać pieniędzy, że się płaci dywidendy w ogóle, podwójne opodatkowanie, jeżeli księgowy powiedział Ci coś takiego, że w Twojej spółce, że jak Ty założysz spółkę z o.o., to będziesz płacić podwójne opodatkowanie,
I jeżeli masz firmę, która nie jest spółką jakąś, nie wiem, nie ma akcjonariuszy, wielu udziałowców, nie zarabiasz milion miesięcznie, a dalej ci księgowy mówi, żebyś podwójnie się opodatkowywał, zmień księgowego. To jest absurd. Przy normalnych, małych i średnich firmkach, które sobie zarabiają i ciułają swoje pieniążki, to wypłacanie normalnie pieniędzy ze spółki z o.o., na to jest tyle normalnych sposobów. Dopiero jak masz faktycznie dziesiątki tysięcy miesięcznie do wypłacenia, wtedy jest to trochę bardziej skomplikowana operacja. Wtedy się robi na przykład układ spółka z o.o. plus JDG i one się nawzajem wspierają i tak ogólnie wychodzi to dużo oszczędniej. Natomiast przy mniejszych firmach spółka z o.o. praktycznie zawsze będzie oszczędnością. A przy okazji bezpieczeństwem, no bo jeżeli wpadłbyś w jakieś tarapaty, długi i tak dalej, no to wiadomo, że spółka z o.o. ma dużo większe pod tym kątem bezpieczeństwo, bo ma ograniczoną odpowiedzialność. Także zdecydowanie polecam. Jeżeli jesteś na etapie zakładania spółki z o.o. albo interesujesz się tematem, to poniżej w ogóle masz formularz, możesz się tam zgłosić i zaprzyjaźniona z nami firma, która obsługuje spółki z o.o. od samego ich utworzenia po obsługę księgową później, w normalnych pieniądzach, skontaktują się z Tobą, odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i po prostu pomogą przejść przez ten proces, a później będą Cię rozliczać. Także zapraszam. No i przypominam przy okazji, że my mamy kurs sekretyspółek.pl. Na tej właśnie stronie znajdziesz tony, tony wiedzy na ten temat, łącznie z tym, jak się wypłaca pieniądze ze spółek z o.o., zadając kłam dywidendom i innym dziwnym rzeczom. I różne inne tematy tam są poruszone, także zapraszam. Więc to jest spółka z o.o. Dla niektórych może być sens prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Dla kogo? I kiedy przede wszystkim, bardziej kiedy niż dla kogo? Kiedy? Czemu o tym mówię? Ponieważ JDG teraz w Polsce może mieć tak, że pierwsze 6 miesięcy płaci samą tam składkę zdrowotną, bodajże 200 chyba, a później po tych 6 miesiącach przez kolejne 24 miesiące płaci tylko niższy ZUS. Wprawdzie nazywanie ZUS-u typu 600 zł niskim to jest trochę, no, jak nazywanie Adolfa człowiekiem lekko niesympatycznym. No ale dobra, niech będzie. W związku z czym, no ale ten niski ZUS, powiedzmy, zwał jak zwał, te 600 zł przez 2 lata, to jest coś rzeczywiście niedramatycznego, więc przy tym, że zaoszczędzisz stówę czy dwie jeszcze na księgowości, prowadząc JDG, to może mieć sens przy jednym ważnym, bardzo ważnym disclaimerze, przy jednej uwadze, że to musi być działalność bardzo niskiego ryzyka. Ponieważ JDG się tylko prowadzi, jak się ma działalność niskiego ryzyka, czyli jeżeli nie bierzesz leasingów, nie bierzesz kredytów, czyli nigdy w ogóle nie zadłużasz się i nie robisz czegoś, co mogłoby cię zadłużyć, nawet jak ty się nie zadłużasz. Co mam na myśli, że nie wiem, no prowadzisz działalność jakąś, nie wiem, medyczną i masz ubezpieczenie albo księgową i masz ubezpieczenie do na przykład, nie wiem, 50 tysięcy złotych, a mogłoby wydarzyć się coś, przez co musiałbyś zapłacić 300 tysięcy. Czyli ubezpieczenie by pokryło 50 i wpadłbyś w długi 250 tysięcy tej nadwyżki. To wtedy też nie prowadziłbym JDG. W każdej innej działalności, czyli takiej bardzo, bardzo bezpiecznej, ludzie, którzy się w ogóle nie kredytują i prowadzą takie, no bo no jesteś ze masażystą, no jeżeli oczywiście nie robisz ustawiania kręgosłupa, czyli czegoś niebezpiecznego, ale no jesteś masażystą, masujesz ludziom mięśnie, bierzesz sobie 100-200 zł za godzinę, płacisz niski ZUS, nie bierzesz kredytów, nie bierzesz leasingów, bo wolisz kupować za gotówkę, wtedy takie JDG przez te 30 pierwszych miesięcy, czyli 6 miesięcy samej składki, po czym 24 miesiące niższego ZUS-u, to wtedy to może mieć sens. Bo ryzyko no, nie jest jakieś specjalnie wygórowane, a koszty są niższe, także jest to pewnego typu oszczędność. W innych wypadkach spółka z o.o. będzie lepszym rozwiązaniem. W niektórych wypadkach połączenie tych dwóch rzeczy jest świetnym rozwiązaniem, czyli największe zyski trzepie spółka z o.o., która płaci niższe podatki, a jak trzeba sobie coś kupić, to wtedy JDG na różne sposoby, oczywiście mówię o legalnych optymalizacjach, a nie jakichś dziwnych krzywych wałach, bo na szczęście, co by nie mówić, to w Polsce mamy dość ciekawe możliwości podatkowe, jeżeli chodzi o legalną optymalizację, także da się robić takie rzeczy, no to potem gadasz z dobrym księgowym, tudzież z doradcą podatkowym, z którym się powinno raz do roku w ogóle gadać, jak się jest przedsiębiorcą, i zobaczysz, że są tam możliwości. Także no tego typu oszczędności to już na start jest przy takim tanim JDG, no to masz duże oszczędności, przy spółce z o.o. to masz w ogóle oszczędności, jak ktoś płaci podatków, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, to samo to, że zmieni się z jakiegoś PIT-u 18 czy 17% na CIT 9%, to już jest kolosalna różnica. Czy choćby nie płacenie ZUS-u w postaci tam 18 tysięcy złotych rocznie i płacenie na przykład łącznie 1000. To jest kolosalna różnica, a wszyscy
wszystko działa tak samo, lekarze, emerytura i tak dalej, wszystko funkcjonuje tak samo. Punkt trzeci, przypominam, że w Polsce studenci do 26 roku życia mogą do 85 tysięcy złotych rocznie, a tak naprawdę do 85 402 zł, jak nic nie pomyliłem, zarobić bez płacenia żadnego podatku. Dla niektórzy to nawet nazywają produkcją podatku, ponieważ to polega na tym, że masz spółkę z o.o., masz koszt typu 85 tysięcy złotych rocznie, bo zatrudniasz takiego studenta, czyli on nie płaci żadnych podatków, a ty masz w koszcie 85 tysięcy, czyli zaoszczędziłeś jeszcze 9% CIT-u z 85 tysięcy, czyli jeszcze tak jakby, mówiąc metaforycznie, zarabiasz jeszcze na podatkach. I to nie jakimś wałem podejrzanym i krzywym interesem, tylko normalnie korzystając z przepisów, które w tym państwie funkcjonują. Jest to zadziwiające, zaskakujące. Ja czasem mam wrażenie, że w tych urzędach pracują albo schizofrenicy, albo jakieś dwie frakcje, które się nawzajem nie lubią, bo jedni wprowadzają przepisy, które naprawdę są ewenementem, bo CIT 9%, czy ryczałt do 2 bodajże milionów euro, o czym jeszcze za chwilę, czy właśnie to, że studenci do 26 roku życia wypłacają bez żadnych podatków, to jest kosmicznie dobre, to jest naprawdę ewenement na co najmniej skalę europejską, jak nie światową. To jest prawie jak raj podatkowy. Z drugiej strony co miesiąc nowa ustawa o VAT-ie, której nikt nie rozumie, dziwne kontrole, nie wiadomo związane z czym. Więc ja nie wiem, o co to chodzi, ale korzystajmy przynajmniej z tego, co jest, zwłaszcza, że trochę jest. Także znowu, oczywiście każdy system interwencyjny jest tak stworzony, że ktoś jest pokrzywdzony, więc w tym systemie pokrzywdzone są osoby starsze i takie, które nie studiują, no bo jak ktoś ma 30 lat albo 70 i nie studiuje, no to już tej ulgi nie ma, więc opłaca się dzisiaj zatrudniać młodych studentów. Po prostu się opłaca z punktu widzenia podatkowego, więc być może rzeczywiście warto to robić. Pomyśl, czy masz kogoś takiego. No i niestety, no, ja wiem, że to jest brutalne to, co powiem, no ale jeżeli kierujemy się rachunkiem ekonomicznym i masz dwa zgłoszenia do pracy, jedna z tych osób jest studentem do 26 roku życia, to zakładając, że te dwie osoby są na podobnym poziomie umiejętności, czyli nadają się podobnie do Twojej firmy, to zawsze należy brać studenta, no po prostu. Należy brać studenta, bo to się dużo bardziej opłaca. Znam przypadki ludzi, którzy zatrudniają w swoich firmach studentów, którzy tylko na papierze coś tam robią, żeby wypłacać pieniądze ze swoich spółek w ten sposób, no to już jest, trzeba powiedzieć sobie wprost, że to jest, mimo że dużo osób w Polsce to robi, to jest, no nie można tak robić, no. Nie można. Mówimy tutaj o prawdziwym zatrudnianiu ludzi, którzy są studentami do 26 roku życia, czyli targetowaniu się na rekrutowanie takich osób, jeżeli mogą, bo różne są zawody i nie w każdym zawodzie znajdziesz takie osoby, no bo jak ktoś ma firmę logistyczną, to nie wiem, czy jest dużo 23-letnich kierowców ciężarówek z prawem jazdy, którzy jeszcze studiują w dodatku. Może być trudniej, ale w większości firm jednak da się wycelować, stargetować swoją rekrutację na tego typu osoby, co ci się po prostu bardziej opłaca, a słowiki śpiewają o tym, że w związku z nowym Polskim Ładem ta kwota z 85 tysięcy rocznie zostanie zwiększona do 120. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tych obietnic. Natomiast no, samo to jest ciekawym tropem i dużą, dużą oszczędnością. Kolejną oszczędnością jest ryczałt. Nie każda firma w Polsce może mieć ryczałt. W dodatku nie każdy ryczałt się opłaca. No bo jeżeli ktoś miałby mieć ryczałt, chyba lekarze tak mają, że lekarz mógłby być na ryczałcie, rozliczać się ryczałtem na 15%. To jest bez sensu, bo lepiej, żeby założył spółkę z o.o. i płacił 9% CIT-u, a tak naprawdę mniej, bo jeszcze wrzuca sobie w koszty. Firmy ryczałtowe nie wrzucają kosztów, ponieważ firmy ryczałtowe w zasadzie nie mają księgowości. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa ryczałt. Handlujesz sobie na Allegro z towarem, który sprowadzasz, czyli nie jesteś producentem. Kupujesz go od firmy A i sprzedajesz na Allegro ludziom. W związku z czym możesz mieć albo JDG i płacić jakiś PIT, tam 18%, szaleństwo i ZUS. Albo mieć spółkę z o.o. i płacić CIT 9%, co już jest lepsze, ale jeszcze lepsze jest ryczałt 3%, bo tego typu firma handlowa może płacić ryczałt 3%. Co to oznacza? Że kupiłeś towaru za 50 koła, sprzedajesz na Allegro za 100 koła, daję liczby oczywiście przykładowe zupełnie, żeby było łatwo liczyć, więc sprzedajesz za 100 koła. Ryczałt polega na tym, że koszty się nie liczą. Czyli te 50 koła nie wrzucasz w żadne koszty, nie obniża ci to żadnych podatków, niczego, ale te 100 koła przychodu, to z nich płacisz zryczałtowane 3%. Czyli płacisz 3000 podatku, zawsze od przychodu. Więc to się na przykład opłaca tam, gdzie... No sam musisz policzyć, czy w Twojej działalności to się opłaca, bo
jeżeli handlujesz czymś, na czym są bardzo niskie marże, na przykład, żeby sprzedać za 100 koła, to musiałeś kupić za 95, no to płacić ryczałt 3% z tego, czyli 3000, no to się nie opłaca, bo zaraz pójdziesz z torbami. Natomiast w wielu rzeczach, tam gdzie się zaczynają marże 20-30%, rzeczywiście taki ryczałt jest dużo bardziej sensowny, bo płacisz tylko 3%, masz bardzo prostą i tanią księgowość, która dosłownie będzie kosztowała 150 zł, no bo twoja księgowa nie liczy żadnych kosztów i tylko musi sprawdzić na twoim koncie, ile było przychodu i z tego policzyć 3%. No to sam byś sobie to był w stanie zrobić w 2 minuty. Także to jest mega prosta księgowość. Duże też bezpieczeństwo, bo firmy ryczałtowe z racji tego, że nie mają kosztów, nie mogą wrzucać w kosztów, to nie mają też jak oszukiwać na kosztach i produkować sztucznych kosztów. W związku z czym nie bardzo się takie firmy kontroluje, no bo co? No, jeżeli ta firma sprzedaje wszystko przez internet, ma przychody internetowe, to ona nie ma za bardzo jak zaniżać przychodów, żeby płacić mniejszy ryczałt. Poza tym, no, znam trochę ludzi z ryczałtem i żaden z nich nie oszukuje na podatkach, bo to się nie opłaca. No, jak płacisz 3% podatków, to aż się nie chce. To po co? Po co w ogóle ryzykować i się wystawiać, wychodzić przed szereg, jak można normalnie se prowadzić działalność, odprowadzać 3% i mieć święty spokój. A przy okazji buduje to zdolność jakąś kredytową, jak ktoś potrzebuje, nie wiem, chce się budować, kupić sobie mieszkanie na kredyt. Ja ogólnie wiadomo, no, nie jestem zwolennikiem kredytów, no ale dom czy mieszkanie na własne potrzeby to jest temat bardzo zaawansowany i prawie nikt domu nie kupi normalnie za gotówkę, więc być może taki ryczałt też może być fajnym ułatwieniem w tym. Bo ryczałt działa na JDG, nie można go zrobić na spółce. Także zakładasz JDG ryczałtową, prowadzisz bezpieczną firmę, płacisz na przykład niski ZUS przez pierwsze miesiące i jeszcze płacisz tylko 3% podatku dochodowego. Także to jest bajkowa sytuacja. I ryczałt w tym momencie już jest aż do 2 milionów euro rocznie. Także kosmos. Mieli to zmieniać na 1 000 000 euro, a ostatecznie zmienili, z tego co wiem, to 95% jestem pewien, ale 5% że warto sprawdzić. Także z tego co wiem, to na 2 miliony euro rocznie zmienili, czyli no to jest 9 milionów złotych przychodu rocznie możesz zrobić na takim ryczałcie, płacąc 3%, żeby móc dalej być na ryczałcie. Także no, dla większości firm to jest aż zanadto, więc myślę sobie, że świetna rzecz. Znam znajomych, którzy na samej tej radzie, zresztą wielu widzów takich jest, którzy na samej tej poradzie, jak ją zastosują, to zaoszczędzą dziesiątki tysięcy i będą mówić: o, obejrzałem darmowy program na YouTubie i zaoszczędziłem kupę kasy. Jak się odwdzięczyć, Maćku? Napiszesz maila, a ja odpiszę: kup 138 albo inną książkę. Nam to wystarczy, bo my tu robimy działalność edukacyjną i jest fajnie. Wszystkim jest wtedy dobrze. No dobra, dobra. Przechodzimy dalej. Czyli to był ryczałt. Kolejna rzecz. Wielu ludzi nie wie, że większość towarów i usług, które sprzedajesz, można do 200 tysięcy przychodu rocznie sprzedawać bez VAT-u. Ja kiedyś tego nie wiedziałem i prowadziłem małą firmkę marketingową i księgowa mnie zapytała, jak zakładałem tę firmę, to było chyba w 2007 roku, to mi się wydaje, księgowa pyta, czy rejestrujemy do VAT-u. No i dla mnie to było pytanie kosmos, no bo co to oznacza? Ja mówię, no nie wiem, no to chyba lepiej być wszędzie zarejestrowany, żeby już było, nie, na zapas. No ona powiedziała, dobra, no to rejestrujemy. No i zarejestrowaliśmy do VAT-u i dzięki temu z każdej faktury, którą wystawiłem przez kolejne lata, musiałem jeszcze odprowadzić 23% za VAT. Później dopiero, jak się zacząłem edukować, to zauważyłem, że przecież można było te same faktury wystawiać bez VAT-u. Czyli zamiast faktura na 5000 brutto, to byłaby fakturą na 5000 netto brutto, czyli bez VAT-u po prostu. Czyli ja, jak wystawiałem klientowi fakturę za marketing na 5000, to tam był VAT i potem jeszcze była dochodówka, która w tamtych czasach była 19% na podatku liniowym, czyli tak naprawdę to prawie 40%, bo to się liczy trochę inaczej, to się nie dodaje, 19 plus 23, żeby nie było, więc około 40% podatku odprowadzałem z tego. Dziś bym to zrobił tak, przy takiej małej firmce, żebym założył spółkę z o. I taką fakturę na 5000 bym wystawił bez VAT-u i potem płacąc z tego CIT 9%. Zobacz, jaka różnica z 5000, jak odprowadzisz 9% CIT-u kontra najpierw 23 VAT-u, a potem 19 PIT-u. Widzisz, jak wiele są warte detale księgowe tak naprawdę? Dlatego warto oglądać choćby ten program. Mówiąc trochę nieskromnie, no ale tak jest, że często są takie rzeczy, które księgowa nawet wie, ale... Pamiętaj, przedsiębiorco drogi, że zadaniem księgowej jest księgować, a nie, ona nie jest doradcą podatkowym. Ona ci nie ma doradzać. Czasem doradzi, ale często nie.
Zazwyczaj to sam musisz wpaść, sam w sensie, no na przykład oglądając te rzeczy i potem dopiero rzucić temat księgowej, że czy możemy zrobić tak, zróbmy ryczałt i tak dalej. Ale nie licz, że sami od siebie ci to powiedzą, no bo to nie jest ich robota. Także trzeba zadbać o siebie samemu, więc pamiętaj, do 200 tysięcy nie każda działalność może nie być VAT-owa. Są usługi lub produkty, które zawsze muszą mieć VAT. Nie pamiętam teraz, żeby dać ci jakiś przykład, bo nie chcę tutaj głupoty strzelić, ale są takie, to pogadasz z księgową, to ci powie, czy twoja działalność może być bez VAT-u. Oczywiście, no jak masz dużą firmę, która robi albo bardzo marżowe produkty, takie niskomarżowe produkty, ale robisz duże obroty przez to, że masz 1, 2, 5 milionów rocznego przychodu, to wiadomo, że firma niewatowa nie ma sensu, no bo nawet jakbyś założył 10 spółek z o.o., żeby na każdej robić do 200 tysięcy bez VAT-u, no to się nie będzie kalkulowało, bo księgowość tego będzie za droga, a do tego to nie do końca też jest zgodne z przepisami, tak robić na 10 firmach to samo, także ale jak jesteś początkującym przedsiębiorcą, albo masz małą firmkę, albo masz takie właśnie usługi, że jesteś masażystą, czyli no nie masz czegoś takiego, że kupujesz towar, potem go sprzedajesz, więc jest bardzo duży obrót, tylko rzeczywiście bierzesz za swój czas 100-150 zł za godzinę i jest szansa, że te 200 tysięcy nie przekroczysz ich w roku, to wtedy rzeczywiście po co płacić od tego VAT? Jak możesz tylko 9% CIT-u, minus koszty, bo jeszcze przecież masz jakieś koszty, pewnie jakieś biuro albo coś tam, czy szkolenie się, jak się edukujesz w tych masażach i tak dalej, więc realnie to z 200 tysięcy rocznie płaciłbyś 18 tysięcy złotych podatku, no bo 9% CIT-u, minus koszty i tak naprawdę się okaże, że zapłacisz mniej niż 10 koła na rok i wszyscy są szczęśliwi. Także to jest też dobre rozwiązanie. Pamiętaj, większość rzeczy można sprzedawać bez VAT-u do 200 tysięcy przychodu rocznie. Kolejna dziwna, nietypowa oszczędność to jest spłacanie długów. Ludzie często mówią, dobra, zaoszczędzę, bo wezmę leasing i tam będzie jakaś tarcza finansowa w tym wszystkim, jakaś osłona podatkowa, ble, ble, ble. A nie liczą, że jak kupili auto za 100 tysięcy, to dadzą leasingodawcy 120 tysięcy. Nawet jak to będzie leasing 101%, 103% i tak dalej, to się okaże, że są gwiazdki, koszty ukryte, że za to, że przyjdzie fotoradar, to jeszcze leasingowi musisz zapłacić dodatkowo 50 zł albo 100, że za każdą zmianę w umowie musisz dopłacić, że musisz mieć najdroższe ubezpieczenie w tym leasingu i tak dalej. Jak wisisz komuś pieniądze albo na karcie kredytowej, albo gdzieś tam, to musimy liczyć te odsetki, że to jest stały koszt firmy. Ludzie często tego nie rozumieją. Oni oszczędzą sobie na księgowym 100 zł miesięcznie, zatrudniając tańszego księgowego, przy okazji gorszego i potem jeszcze będą błędy, więc to może być droższe w praktyce, ale ludzie patrzą często właśnie w ten sposób. Oszczędzę sobie 100 na księgowym, zamiast pomyśleć, ile płacą odsetek od różnych rzeczy. Jakby to było żyć bez odsetek, nie płacić żadnych odsetek w życiu. Czy to jest straszna wizja, że budzisz się zlany potem w środku? Żono, śniło mi się, że nie mamy kredytów. Boże. No chyba nie. Chyba fajnie by było nie mieć kredytów. Ja wiem, że to moje podejście antykredytowe jest bardzo takie aspołeczne dzisiaj, bo dzisiaj wszyscy są zadłużeni. Dobrze. Ale to nie znaczy dalej, że to jest mądre, no. Zgodnie z zasadą, no co, ludzie, jedzcie gówno, miliony much nie mogą się mylić. A może mogą. Może mogą. Jest zdecydowana mniejszość kredytów, które mają sens. Być może hipoteczne mieć sens, być może jak ktoś ma zabezpieczenie finansowe, spółki z o.o., dużą zdolność kredytową, poduszkę finansową i weźmie leasing na tiry, bo ma firmę logistyczną, być może to ma sens. Ale nie mówmy o rzeczach typu leasing na własny samochód, czy nie daj Boże najem terminowy, albo karty kredytowe, albo ja tak kiedyś robiłem, kredyt na marketing. Brałem 40 tysięcy od banku, bo się okłamywałem, że ja to zainwestuję w marketing. Nawet jak część z tego zainwestowałem w marketing, no to kurczę, jak nie masz żadnych pieniędzy na marketing, albo nie umiesz robić kreatywnego marketingu, to może tym bardziej nie powinieneś brać kredytu. Tu masz w tej książce 138, masz tam no co najmniej kilkadziesiąt z tych pomysłów jest niskobudżetowych, a mega skutecznych. Także płacenie odsetek to jest duży koszt firmowy albo prywatny, który jest zbędny, ponieważ można żyć bez odsetek. Niektórzy z perspektywy ofiary, patrząc na swoje życie, powiedzą, no nie, bo życie jest takie drogie, to życie mnie zmusza do kredytów. Nikt cię nie zmusza do kredytów. Ja rozumiem, że jak ktoś chce mieć swój dom, to w jakimś sensie jest zmuszony do kredytu, bo ciężko jest tyle zarabiać, żeby kupić sobie dom za gotówkę. Nieliczni mogą, ale liczni nie mogą.
wszystkie tego typu narzędzia, jak karta kredytowa z odsetkami 10% rocznie i tak dalej, plus dziwne opłaty za wszystko, to to są narzędzia dla bogaczy właśnie. To oni mogą tak szastać pieniędzmi, że jemu to bez różnicy, że wyda 10 koła z karty i z tego 1000 czy 1500 rocznie zapłaci w odsetkach. Jak ktoś jest obrzydliwie bogaty, hulaj dusza. Ale jak ktoś nie jest bogaty niesamowicie, no to tym bardziej powinien uważać na takie koszty i ciąć je. Więc zdecydowanie zawsze polecam cięcie kredytów, długów, spłacanie po jednym. Masz na tym kanale moje co najmniej 2 odcinki o tym, jak ja wychodziłem z ogromnych długów, krok po kroku, więc tam masz dokładną instrukcję, jak to zrobić. I to jest świetna oszczędność, więc oszczędność na odsetkach to naprawdę jest oszczędność. Na stronie ekspertia.com.pl możesz zdobyć najnowszą książkę naszego wydawnictwa nazwaną 138, ponieważ właśnie z nią poznasz 138 technik na zwiększenie ilości klientów w Twojej firmie. Zapraszam na ekspertia.com.pl. Przy okazji, jeżeli Twoje długi są już zbyt duże i być może trzeba będzie upadać, to poniżej masz linka do formularza. W tym formularzu możesz zostawić swoje namiary. Tam zobaczysz w opisie filmu i przekierujemy Cię do osoby, która się zajmuje upadłościami, robi to dobrze. Także być może akurat jest to coś dla Ciebie. Oby nie, no ale są ludzie w takiej sytuacji, że mogą skorzystać z tego, że w Polsce co roku coraz łatwiej się ogłasza upadłość konsumencką. Także dla niektórych to jest rozwiązanie. Dla niektórych wręcz jedyne albo najlepsze w danym momencie. Także możesz zostawić namiary i wtedy uzyskasz wszelkie informacje i się okaże, czy to jest coś dla Ciebie. A my jedziemy dalej. Płatność z góry to jest kolejna rzecz, którą uwielbiam i która zazwyczaj jest tańsza. Czyli na przykład dam Ci na przykładzie naszych firm. Jak my robimy parę razy do roku jakieś live'y na kilka tysięcy osób, no to kosztuje trochę pieniążków taki system do tych live'ów. No ale zawsze tego typu, czy prawie zawsze tego typu usługi są tak, że albo płacisz co miesiąc kwotę X, albo płacisz raz do roku kwotę X razy 12 minus zniżka. Czy na przykład oszczędzasz wtedy 10%, czasem 20%. Więc to, co się da, warto zapłacić z góry za rok. Jakiś serwer, jak masz stronę internetową. Przy domenach raczej zniżek nie ma, ale czasem można też pomyśleć. Natomiast jakieś inne usługi, systemy mailingowe, być może za media czasem się da nawet zapłacić z góry. Nawet mi się zdarzało za treningi personalne płacić z góry, przez to, że dzięki temu płaciłem trochę mniej. Także za wszystko da się płacić z góry. Znaczy, może nie za wszystko się da, ale za wiele rzeczy się da i wtedy rzeczywiście jest oszczędność. Więc warto pomyśleć w ten sposób, bo ja pamiętam kiedyś takie czasy, że płaciło się za prąd. Mieszkałem sobie w takim mieszkanku, płaciłem za prąd i byłem taki oszczędny, nie? Że ja będę płacić teraz mniej według jakichś małych prognoz, a nadwyżkę własnych pieniędzy wydaję na marketing, zarobię i będę milionerem. Efekt był tego taki, że jakoś milionerem nie byłem, natomiast raz do roku przychodziło rozliczenie z firmy energetycznej, które przyprawiało mnie o palpitację, bo było znowu ileś pieniędzy tam do dopłacenia, zdecydowanie więcej niż się spodziewałem. Od tego czasu robię dokładnie odwrotnie. Czyli jak mam jakąś prognozę, to płacę dwa razy więcej. I na koniec roku mi przychodzi rozliczenie, że kurczę, w sumie wieczorku my Ci wisimy parę stów albo 1000. I dobrze, wolę w tę stronę niż w odwrotną. To jest po prostu zdrowe. I już, nienawidzę wisieć pieniędzy. I to jest dobra rzecz. Więc jak i tak będziesz za jakąś usługę płacić przez najbliższy rok, to być może lepiej wyskoczyć teraz z kasy, zapłacić za cały rok, ale tylko jeśli masz te pieniądze, nie jak masz jeszcze kartę kredytową do spłaty, bo znowu jakiś chytrus się uruchomi, no nie? To pożyczę od mamy na 2% i zapłacę tutaj oszczędzając 10%, to jestem 8% do przodu. Nie. Jak masz gotówkę, twoją własną, niepożyczoną, wtedy rób takie deale i płać za serwis z góry. A jak nie masz, no to przyjdzie na to czas na spokojnie. Także to jest fajna rzecz. Kolejna oszczędność w Twojej firmie to jest automatyzacja. Jest wiele rzeczy, za które płacisz, bo Twój pracownik na przykład zapłacone przez Ciebie robocze godziny robi jakieś rzeczy typu wysyła ludziom dostępy do jakichś materiałów albo odpisuje klientom na maile o rzeczy w tematach, które dałoby się zautomatyzować. Albo robisz wyceny, czy Twój pracownik robi wyceny w czymś, do czego by się dało napisać skrypt. Mnie to zawsze wkurza w branży budowlanej i jakiejś takiej remontowej, że nie da się nic tak załatwić na strzał, że wchodzę na stronę, znaczy są już wyjątki, ale bardzo mało. Wchodzę na stronę,
wklepuję, ile dom ma na przykład powierzchni i co ja chcę pomalować, i mi wyskakuje wycena dosłownie za 3 minuty, że mniej więcej tyle i tyle będzie za materiały, mniej więcej tyle i tyle za robociznę, i że w zależności od wyboru lepszych materiałów może to wzrosnąć o 23%. I takie coś to ja rozumiem. I potem podaj numer, skontaktujemy się i zrobimy. A tak to jest, podaj numer, to do ciebie zadzwonimy, żeby zrobić wtedy dopiero wycenę. I ja wtedy nigdy nie podaję, bo to jest bez sensu po prostu, szkoda mi czasu. Więc to jest w ogóle dobra nisza, jak jesteś jakimś budowlańcem albo remonciarzem, żeby mieć taki skrypt, zapłacić raz, parę tysięcy, żeby ktoś to napisał, i wtedy naprawdę świetnie pozyskujesz klientów. Ja bym to jeszcze tak zrobił, patrząc teraz marketingowo, że klient, bo wiem, że tak to się robi, klient wklepuje wszystkie dane swojego tam mieszkania i tak dalej, i potem mu wyskakuje, podaj maila albo telefon, mamy już twoją wycenę, za 3 minuty będziesz ją mieć na mailu. I wtedy muszę podać maila, żebym dostał tą wycenę albo telefon, i bo już ona jest gotowa. No i tyle. Także to jest jakieś rozwiązanie, więc automatyzacja. Czy masz na swojej stronie internetowej tak zwane, za przeproszeniem, FAQ, czyli Frequently Asked Questions, czyli najczęściej zadawane pytania. Czy też odpisujesz na maile 100 razy o tym samym? Oczywiście jest grupa klientów, którzy lubią se pogadać, czyli oni i tak będą pytać cię mailem albo przez telefon o coś, co jest na twojej stronie. Mimo że to czytali, widzieli, ale wolą się upewnić. Dobrze. Ale jest grupa klientów, którzy jak przeczytają na stronie, to już o to nie zapytają, więc oszczędzasz sobie czas. To jest automatyzacja właśnie. Nawet w autoodpowiedzi na maila możesz dodać, że dziękujemy za twojego maila, wkrótce konsultant ci odpisze, a w tak zwanym międzyczasie zapraszam do kliknięcia do naszego FAQ i tu masz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i tak dalej. Czy masz w ogóle jakiegoś Google dokumenta, w którym byś miał odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, po to, żebyś ty albo twój pracownik mógł robić kopiuj wklej, gdy ludzie pytają o to samo po raz setny. Zamiast pisać znowu 6 linijek, to tu wchodzi, kopiuje, przekleja i tam daje, odpowiada. To jest też jakiegoś rodzaju automatyzacja. Czy w twojej firmie ktoś wystawia faktury? Bo nie powinno się tak robić. To znaczy, w produktach multimedialnych, czy sprzedaży, handlu i tak dalej, faktury się w ogóle powinny wystawiać same. Czyli robisz abonament w jakimś infact.pl i faktury się powinny same wystawiać, wszystko powinno być samo, lecieć potem do księgowej i tyle. Natomiast w innych firmach, gdzie każdemu wystawiasz inną fakturę na inną kwotę, to i tak to powinno być szybkie, czyli znowu w jakimś infakcie wklepujesz tylko kwotę, dane tego człowieka, albo nawet dajesz mu skrypt, żeby sam sobie to wklepał i już. Także im więcej automatyzacji, tym lepiej. Ja pamiętam, że ja kiedyś sam wystawiałem wszystkie faktury klientom. Miałem firmę szkoleniową i przychodziło 100 osób na szkolenie, a ja potem po szkoleniu wysyłałem im 100 faktur na maile. No absurd. Ten sam gość, który prowadził szkolenie, po szkoleniu siedział w nocy, żeby wysyłać te faktury. Przecież to jest nielogiczne. To jest taka strata czasu i pieniędzy tym samym, bo ja w tym czasie nie skupiałem się na marketingu, na zatrudnianiu ludzi, bo traciłem czas, czyli pieniądze, na właśnie takie pierdy. Także to trzeba zautomatyzować. Im więcej zautomatyzujesz, bo da się bardzo dużo, tym lepiej. Jakieś WordPressy, systemy, gdzie ludzie dostają sami dostępy albo odpowiedzi na swoje pytania. Autoprzelewy nawet da się zautomatyzować, tak? Czyli jak płacisz za różnego rodzaju media, czynsze, abonamenty co miesiąc, no to da się zrobić zlecenie przelewu, żeby to się samo klepało co miesiąc. Już. Kolejna rzecz to jest współdzielenie usług. Czy potrzebujesz już biura? No nie wiem, zależy czym się zajmujesz, ale na przykład wiem, że często fryzjerzy tak robią, że dogadują się we dwóch, trzech. Jest fryzjer damski, męski i jakiś na przykład kosmetyczka i oni się razem dogadują, żeby mieć jeden zakład niby fryzjersko-kosmetyczny, ale tak naprawdę to każdy tam jest osobno. I to jest ciekawe, bo potem ja kiedyś zapytałem jednej fryzjerki, czemu tu każdy ma swoją kasę fiskalną osobną. A tu się okazało, że właśnie to tak działało, czyli oni razem we trzy osoby składali się na biuro, na ogrzewanie tego biura, na prąd i wodę i tak dalej, a przy okazji pomagali sobie marketingowo, bo przyszedł facet, był dobrze ostrzyżony, no to polecił swojej żonie ten zakład na przykład i ona też tam przyszła, dając zarobek tej drugiej osobie, temu drugiemu przedsiębiorcy, a potem jeszcze ta kobieta przyszła na paznokcie za tydzień, więc jeszcze ta kosmetyczka, ta trzecia osoba też zarobiła. Czyli to naprawdę jest sprytne, więc nie zawsze potrzebujesz iść od razu w wielkie koszty. Są miejsca coworkingowe w niektórych miastach, gdzie płacisz jakiś abonament śmieszny typu 300 i możesz przychodzić, sobie siadać w dowolnych godzinach i tam siedzieć i pracować. Przy okazji masz też fajne relacje, bo są inni freelancerzy, na przykład
przykład, możesz poznać fajnych ludzi, ciekawych programistów, grafików i tak dalej, więc też pod kątem relacji nie jest to głupie. Także warto na ten temat pomyśleć. Jeżeli chcesz otworzyć dopiero jakąś firmę, być może warto uzupełnić to jakieś inne usługi i otworzyć to ze znajomym, dzielić się czynszem i każdy zajmie swoją część i tym samym znowu macie większe oszczędności, a być może większy zarobek, bo jeszcze sobie pomożecie w marketingu. Także to jest bardzo fajna rzecz. Tak samo jak są systemy, choćby ten nasz system do webinarów, że my nie robimy webinarów co tydzień, tych live'ów, tylko raz na parę miesięcy, więc jesteśmy w stanie dzielić ten system z kimś innym, kto też robi raz na parę miesięcy. Dzielić się kosztem i tyle. Tak samo jak są systemy do wrzucania filmów typu Vimeo, gdzie jak masz swoją platformę edukacyjną, no my mamy platformę, nowoczesna firma, mamy Instytut Lingwistyki, więc wrzucamy dużo filmów, naszych materiałów dla klientów w zamkniętej strefie, no to tak samo. Można takie Vimeo i ten abonament dzielić z kimś innym, kto też rzuca swoje filmy i osadza na swojej platformie. Więc to jest tylko kilka przykładów. Warto usiąść z kartką i długopisem i rozpisać tego typu rzeczy. Kolejna oszczędność w Twojej firmie – outsourcing zamiast pracownika. Są takie rzeczy, które da się po prostu zlecić zamiast zatrudniać kogoś na stałe. Na przykład, my mamy osobę w naszym zespole, która zajmuje się klepaniem umów. Umów o dzieło różnych, bo mamy na tych umowach mnóstwo ludzi, już to jest kilkadziesiąt osób. Te dzieła, tu ktoś zaczyna, tam kończy, bo to są przeróżne rzeczy. Najbardziej to jest dynamiczne w Instytucie Lingwistyki, gdzie zatrudniamy kogoś. On robi na przykład 40 nagrań z gramatyki niemieckiej. No i tyle, kończy się, ale ktoś to musi podpisać, zlecenie prawa autorskich, podatki, to, sram to, wam to. Potem znowu ktoś inny zostaje zatrudniony na to, żeby zrobić na przykład podcasty z hiszpańskiego, ktoś inny znowu robi jakieś materiały gramatyczne i tak dalej, więc tam się ciągle dzieje, jest duża rotacja, więc to jest tyle roboty, że stwierdziliśmy, szkoda czasu naszego zespołu na to i mamy zewnętrzną osobę, która jak są tego typu tematy do ruszenia, to ona to robi, czyli jest to zoutsourcowane na nią. Pozdrawiam swoją drogą. I ona po prostu wie, co ma być w tych umowach, jak to spisać, gdzie, jakie kwoty i tak dalej. I tylko jak są nowe umowy, to ona siada na jeden dzień, wypisuje wszystkie, dopilnowuje detali, czyli żeby te osoby podpisały te umowy, odesłały na miejsce, żeby to wszystko było księgowe i ta osoba ma te wszystkie upoważnienia niezbędne do tego. I już. I mamy temat umów zoutsourcowany tak jakby poza firmę, żeby nad tym nie siedzieć i nie tracić czasu. Nie jest to coś, do czego by się do czego by trzeba było i byłby sens zatrudniać kogoś, żeby klepał te umowy, bo to nie jest roboty na 22 dni robocze, tylko na 1-2. Więc taniej wyjdzie to zoutsourcować na zewnątrz komuś, kto w dodatku robi takie rzeczy na co dzień i zna się na tym, niż uczyć pracowników, żeby robili jeszcze to. Także warto nad tym pomyśleć, bo czasem lepiej coś zlecić, niż kogoś zatrudniać. Zwłaszcza, że jak to zlecisz na zewnątrz, to często trafisz na osobę, która to robi na stałe, czyli robi to ciągle, czyli czasem na przykład lepiej zlecić reklamę na Facebooku komuś, kto robi dla 5 firm takie reklamy, czyli jest tym dobry, robi to ciągle, niż szkolić Twojego pracownika, jeżeli nie zamierzasz w tę reklamę inwestować dziesiątek tysięcy złotych. Bo jak zamierzasz, wtedy faktycznie by się już opłacało mieć swojego człowieka, który robi tylko to. Ale jak jesteś małą, początkującą firmką, to chyba raczej nie warto. Kolejna rzecz. Auto. Auto w firmie to jest temat rzeka i standardowa procedura to jest to, że ludzie kupują auta nowe, bo chcą poczuć nowość, albo że robią najem terminowy, co w ogóle się kupy nie trzyma, albo że kupują w leasingu. A co by było, gdyby oszczędność w Twojej firmie polegała na tym, że kupujesz auta tylko za gotówkę? Od razu podniesiesz alarm i powiesz, jak to? Przecież wtedy nie kupię sobie swojego wymarzonego samochodu, tylko jakiegoś starego grata, bo ileż tej gotówki mogę zaoszczędzić? A ja na to powiem, tak, póki co tak, ale dzięki temu, że nauczysz się oszczędzać, to po pierwsze dasz dobry przykład swoim dzieciom, to prawda, a po drugie, z czasem będziesz w stanie zaoszczędzić na lepsze auto. A po trzecie, będzie to oszczędność tu i teraz, bo okaże się, że jeszcze nie potrzebujesz takiego super leasingowanego auta. Jak masz firmę logistyczną i kupujesz tira, to jest inna rzecz, ale jak ty masz firmę, która tak naprawdę nie ma związku z autem i kupujesz auto w leasingu i będziesz mieć ratę typu 20% miesięcznie przychodu twojej firmy, to się w głowie nie mieści. Jeżeli jesteś obrzydliwie bogaty, Twoja firma przynosi Ci na czysto 100 koła miesięcznie i Ty se strzelisz leasing z ratą 3 koła, to dobra. Aczkolwiek i tak wtedy zastanowię się, czy nie warto zaoszczędzić te 150 tysięcy na to auto i kupić je za gotówkę za parę miesięcy. No,
ale już zostawmy to. Natomiast to, co ja robiłem w większości, zwłaszcza jak zaczynałem przez pierwsze parę lat tak naprawdę, i to, co widzę, że ludzie robią w większości, to jest, że mają przychodu typu 5 tysięcy i już leasing biorą. Albo 10 i wielce leasingi. Bo nie umieją liczyć, że przecież jeszcze trzeba zapłacić księgowej, a za biuro, a to, a tamto, a sramto. I potem się okazuje, że pełno jest ogłoszeń na automoto, cesja leasingu, oddam leasing w dobre ręce, bierzcie szybko, bo zaraz utonę. Ja wiem, że uczucie wsiadania do fajnego auta to jest sympatyczne uczucie i ja Ci życzę jak najwięcej takich uczuć, byle to były Twoje auta, a nie auta firmy leasingowej. Także nie urąga Ci to nijak, że jeszcze przez rok pojeździsz starym Mercedesem klasy C za 10 koła w LPG. Niczym Ci to nie urąga, nie jesteś przez to mniej wartościowym człowiekiem. W zasadzie wręcz przeciwnie. Jeżeli podejmujesz takie racjonalne decyzje, bo chcesz teraz inwestować w Twoją firmę, a dopiero później w auta, to to znaczy, że właśnie jesteś kumaty podwójnie. A jak pierwsze pieniądze zarobione i już leasing albo najem, jeszcze lepiej na kusiu demę, no to... Oczywiście to są Twoje pieniądze, nikt Ci nie będzie mówić, co Ty masz z tym robić. Ja tu tylko dyskutuję filozoficznie nad logiką pewnych decyzji. Także oszczędność na aucie to jest oszczędność, którą da się zrobić w prawie każdej firmie. Ostatnio człowiek, z którym mieliśmy wywiad, czyli nasz kochany biopiekarz, powiedział mi, nie wiem, czy to w odcinku też powiedział, ale powiedział mi prywatnie, że zrezygnował z leasingu nowego samochodu i kupił za gotówkę trochę tańszy, ale też niezły, i naprawdę nie dość, że nijak mu to nie urąga, to świetnie się okazało, że to auto tańsze w zasadzie się okazało praktycznie nawet lepsze w praktyce niż to nowsze, droższe. Świetnie się bawi, kasę ma zaoszczędzoną, nie ma leasingu na kilka lat i jest naprawdę dobrze. Także jest to rozsądna decyzja, naprawdę warto to robić w ten sposób. Kolejna rzecz, którą warto robić, to jest negocjowanie. Najprostszą techniką negocjacyjną na świecie jest zapytanie, czy możemy coś obniżyć, albo ile realnie chciałbyś za to dostać. Tak się kupuje nieruchomości, tak się kupuje samochody. No dobra, to ile realnie pani chciałaby za to dostać? I od razu cena spada o parę tysięcy. To jest najprostsza technika negocjacyjna. Ja osobiście mam takie coś, że nie stosuję zbyt wiele więcej technik negocjacyjnych, bo nie czuję się z tym spójny. W sensie, o ile wiem, że jak się, nie wiem, kupuje nieruchomość, to ta cena, którą tam ktoś wystawił, to jest cena fejkowa. I wiadomo, że ktoś chce to obniżyć. Więc pytam, do ilu możemy obniżyć? Co tu się dzieje? Atakują, Ruscy nas atakują. Nie. O tyle, jakbym dalej cisnął na zasadzie straszenia, że tu gotówka na stół i płacę o 10 tysięcy mniej, to nie jest ze mną spójne. Wiem, że niektórzy ludzie tak robią, zwłaszcza jak ludzie kupują dużo nieruchomości i tak dalej, to mają takie techniki. Ja tego po prostu nie czuję, nie czułbym się w porządku wobec tej drugiej strony, bo ona też coś sprzedaje, więc chce mieć z tego jakieś pieniądze, także jakaś negocjacja tak, ale gdzieś tak w miarę rozsądku i Twojego własnego poczucia moralności i etyki. Czyli ta jedna technika negocjacyjna jest w stanie Ci zaoszczędzić trochę pieniędzy. My napisaliśmy do operatora płatności TPay maila któregoś dnia, zupełnie ni z gruchy, ni z pietruchy, tak po prostu. Czy możemy mieć coś taniej? Bo tam mieliśmy 1,9% bodajże. To jest dokładnie opisane w książce 138. Więc płaciliśmy od przychodów internetowych, od przelewów internetowych 1,9%. Wysłaliśmy maila, czy z racji tego, że jesteśmy stałym klientem, możemy liczyć na jakąś zniżkę, i z miejsca w godzinę nam odpisali, że dobra, obniżamy o 0,5%. Ktoś powie, niby niedużo, no ale policz sobie, z każdych 100 tysięcy to jest 0,5%. Tak byśmy płacili 1,9%, a tak płaciliśmy 1,4%. To już jest trochę oszczędności. Niby nie kokosy, ale kosztowało nas to 3 minuty pisania maila, a tak naprawdę 10 sekund na Signalu na zasadzie, hej słuchaj, napisz tam maila do TPay-a, że poprosimy o zniżkę. No bo zleciliśmy to o sobie. Także naprawdę niewiele, a okazało się to bardzo skuteczne. Później zaraz się okazało, że konkurencji napisaliśmy, że mamy 1,4% tam, czy możemy w przelewy 24 mieć mniej. To wtedy możemy przejść, no bo czemu nie? I to nie był jakiś blef, że a, będziemy tak ich szantażować jednym drugich, tylko naprawdę stwierdziliśmy, dobra, to jest niezłe, ale może są jeszcze tańsze firmy, i dostaliśmy jeszcze mniej w przelewy 24, dlatego dziś, jak na przykład kupisz u nas książkę, mam nadzieję, że kupisz, przekaz podprogowy. Kup książkę, kup misia. To tam wtedy
My z tego już płacimy teraz, nie wiem, 0,5%. To jest realna oszczędność w perspektywie roku czy 10 lat. To jest realna oszczędność. A ile nas to kosztowało maila? No w tym wypadku potem nas to kosztowało zmianę systemu płatności, czyli zmianę paru linków, ale to się ogólnie i tak wszystko zmieściło w godzinie, dwóch godzinach pracy, więc naprawdę nie jest to nie wiadomo co. Za biuro. Spytasz swojego biurodawcę, że tak powiem, czy możemy obniżyć trochę czynsz. Albo nawet tam, gdzie wynajmujesz dom czy mieszkanie, tak samo możesz zapytać, czy możemy trochę obniżyć czynsz. No i już, najwyżej powie, że nie. No i już, kawę jak kupujesz do biura, zapytaj, a może być taniej, 10% taniej. Możesz to połączyć z tym, że kupię więcej tej kawy, kawa się tak szybko nie psuje i też będzie oszczędność. Więc widzisz, negocjacja, tak prosta technika, która w niektórych kulturach, jak na przykład w kulturze arabskiej jest normą, tak, że jak jedziesz do Egiptu czy do Dubaju choćby na targ, tak nie będziesz negocjować, to ich obrażasz. To oni myślą, dlaczego on mnie nie szanuje, on nie chce negocjować. A w Polsce, czy w ogóle w Europie, my się wstydzimy, że ta cena na plakietce to jest ta ostateczna, wstyd nam. I oczywiście nie zalecam, tak jak mówiłem, agresywnej formy jakiejś tam negocjacji, ale taka normalna, zapytać, czy można taniej, to nic cię nie kosztuje, a zazwyczaj można taniej. Także i to działa też w drugą stronę, jak pracujesz u kogoś, zapytaj, czy będzie podwyżka. Mam nadzieję, że mój zespół nie ogląda tego odcinka, chociaż ostatnio i tak tych podwyżek u nas trochę było, więc... No dobra, także to jest to. Kolejna rzecz, drukarka Brother. Nie mam żadnej współpracy z firmą Brother, naprawdę, ale wyczaiłem kiedyś, że jak się kupi drukarki na tonery, to zazwyczaj jest to dość drogie w użytkowaniu, a jak się kupi drukarki różnych firm atramentowych, znaczy drukarki atramentowe różnych firm, to zazwyczaj też jest to kosmicznie drogie. Na zasadzie te tonery, czy te atramenty kosztują po 100, 120, 150 zł. I wtedy odkryłem, że jest część drukarek Brother. Ja nie wiem, czy innych firm nie. Nie chcę skrzywdzić jakiejś innej firmy, ale po prostu ja to robię od lat z firmą Brother. Że część drukarek atramentowych firmy Brother ma zamienniki tuszy za 4 zeta na Allegro. I że to działa, to nie są jakieś dziwne zamienniki, przez które ta drukarka wybucha po roku, tylko my mamy w biurze drukarki, które od chyba 7 czy 8 lat działają na zamiennikach za 4 zeta i nasze drukowanie jest prawie darmowe. No. Drukujemy wszystkie papiery czarno-białe, kolorowe na tych drukarkach, a trochę tej papierologii jest, bo tu umowy, tu dzieło, tu coś tam, także trochę tego idzie i patrzę później na tych znajomych, którzy mają drukarki różnych firm tam i płacą i mówią, muszę kupić nowy kartridż za 150 zeta. Ja mówię, co? 150 zeta to ja na Allegro kupuję zapas na 3 lata do Bradera. Także nie chcę dawać Ci konkretnych modeli teraz, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że ta nasza się nazywa, bo mamy dwie różne z Bradera, obie są i obie mają bardzo tanie tusze. Jedna się chyba nazywa LC985, ale sprawdź po prostu. Jak to sprawdzić? Sprawdzając różne modele drukarek Brader, choćby na Allegro, sprawdzasz później, wpisując ten model cartridge albo atrament też na Allegro i zobaczysz, jak będą cartridge za 2-3 zeta zamiast 50 albo 100 albo 200, to jesteśmy w domu. I już. Dziwna, nietypowa rada, nie spodziewałeś się takiej teraz, ale to naprawdę działa i to jest oszczędność, no w zależności ile tam drukujesz, ale to mogą być setki albo tysiące złotych rocznie na takiej głupocie. Zdecydowanie polecam. Kolejna rzecz to jest oszczędność przez wydatki. Czasem jak coś zainwestujesz, to więcej na tym oszczędzisz. Na przykład, my jak sprzedajemy książki, to mamy tych, po pierwsze mamy dużo tych książek, mamy towaru dzisiaj za pół pani na magazynie, więc to jest w ogóle dla nas świetna inwestycja, bo co byśmy mieli z tym robić? Trzymać na koncie, aż by się zdewaluowało hiperinflacją albo zwykłą inflacją, to słabo, a tak od razu dokupujemy towar i tak dalej. No i mamy towary różnego rodzaju, a to taka książka, a to taka, a to siaka, a to miś i tak dalej, więc teraz wyobraź sobie, że ktoś z nas siedzi i to teraz pakuje, nadaje, odwiedza pocztę albo kuriera, ogarnia, to nie wiadomo, gdzie byśmy to w ogóle trzymali u nas w domu czy w biurze, no absurd. Wiesz, ile to jest towaru, ile to jest palet? Mnóstwo, tysiące książek, tysiące różnych innych rzeczy i tak dalej. Więc my dopłacamy trochę firmie Imker w tym wypadku, którą zupełnie za darmo reklamuję właśnie. Ona ma swoje magazyny i my im płacimy za to, że ten towar leży u nich, i że oni robią wszystko, czyli pakują, wysyłają, mają podpięcie do naszego sklepu, więc wiedzą, komu wysłać, co wysłać, jak obsłużyć i tak dalej, kto zapłacił, kto nie zapłacił, robią wszystko. My za to płacimy więcej, niż gdybyśmy robili to sami, no bo wiadomo, no tak byśmy sobie zatrudnili człowieka, który by to w mniejszych pieniądzach ogarnął, ale tak naprawdę, nie mając tych wszystkich rzeczy na głowie,
kosmicznych, że strasznych, ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle nawet, to my mamy więcej czasu i też pieniędzy i możliwości wolnej głowy, żeby robić dużo ważniejsze rzeczy, na przykład promować te produkty, reklamować, robić kampanie na fejsie i tak dalej, AdWordsy, cudawianki, po prostu działać. Więc wydajemy, a tak naprawdę oszczędzamy, bo dzięki temu, że wydamy trochę więcej, nawet parę stów albo parę tysięcy więcej na to, że to zlecamy zewnętrznej firmie, to my tak naprawdę oszczędzamy docelowo, bo nie musimy mieć 3 pracowników do tego, bo teraz to by już chyba tylu musiało być, i nie musimy mieć swojego magazynu, dodatkowych kosztów, dodatkowych biur, a mamy więcej czasu na wymyślanie marketingu tych książek, przez co sprzedajemy ich więcej, przez co zarabiamy więcej, czyli tak naprawdę to my oszczędzamy na to, na tym, że dopłacamy firmie Imker. Tak to dzisiaj wygląda. Kolejna rzecz to jest zatrudnianie zdalne. Doba pandemii i lockdownu pokazała, że nie potrzebujemy dzisiaj mieć pracowników na żywo, czy nie zawsze potrzebujemy, czyli nie zawsze jest potrzebne w ogóle biuro. Znam firmy, które działają w całości zdalnie, na odległość, wszyscy pracują przez komputer, mają swój Signal albo WhatsApp, albo Slack, komunikują się w ten sposób, pracownicy mają swoją apkę Toggle, żeby liczyli swój czas pracy, są systemy do ich obserwacji, aczkolwiek tego ja nie stosuję. My raczej stosujemy tylko to, że ludzie sobie sami liczą czas pracy, a ja im ufam, że się nawzajem szanujemy, nie oszukujemy, więc po prostu w ten sposób to działa i super. I nie wszyscy siedzą w biurze. My mamy dziś w zespole kilkadziesiąt osób, z czego w biurze bywają maksymalnie, no, maks jest 5 osób. Maks, bo zazwyczaj są 2-3. Reszta nawet nie mogłaby być w biurze, bo albo jest w innym mieście, a w przypadku na przykład Instytutu Lingwistyki, to większość tych ludzi jest w ogóle w innych krajach, bo to jest Hiszpania, Meksyk, Brazylia i tak dalej, więc nawet nie byłoby jak. Także, no i efektywność jest ta sama. Efektywność jest ta sama. To jest akurat jeden z nielicznych plusów lockdownu, że zobaczyliśmy, że efektywność na odległość może być taka sama jak na żywo. No już, to wymaga oczywiście stworzenia procedur, zarządzania tym w odpowiedni sposób i tak dalej, dobrej komunikacji, bycia w stałym kontakcie, a nie puszczenia wszystkich samopas, ale efekt końcowy jest taki, że nie płacisz za biuro, czyli też za kawę w tym biurze, za większą przestrzeń, bo możesz mieć małe biuro, gdzie tylko ty się urządzisz i jakaś bazowa osoba, z którą potrzebujesz być, a cała reszta pracuje u siebie w domach i już. Duże, duże oszczędności i większość firm da radę to zrobić. Niektóre firmy to w ogóle nie wiem, po co mają siedzibę. No naprawdę, kupy się to nie trzyma. Klientów nie przyjmują u siebie w siedzibie, to po co w ogóle ta siedziba? Po co w ogóle komuś takie biuro? A niektórzy też w ogóle idą w to, że wynajmują drogie biura w centrach miast, mimo że klienci ich nie odwiedzają za bardzo, albo jeden w miesiącu, a reszta i tak znajduje ich przez internet, a potem spotykają się gdzieś w terenie. No i tyle. Także warto o tym pamiętać. Kolejna, przedostatnia rzecz to jest barter, czyli handel wymienny. Stara dobra rzecz. Mój wspólnik Kacper na przykład kiedyś jadł sushi za to, że pozycjonował tę restaurację. Po prostu się dogadał z właścicielem, że to było w czasach, kiedy zajmował się pozycjonowaniem w Google i mówił, ja mam firmę pozycjonerską, zrobię, że wasze sushi będzie tutaj zawsze na pierwszych 3 pozycjach, a w zamian chcę jeść. To i tak robił. Tak samo ćwiczył, z tego co kojarzę, treningi jakieś personalne miał w podobny sposób i parę jeszcze innych rzeczy, które miał w życiu zupełnie za darmo, za to, że umiał pozycjonować. Więc oczywiście to przykład dość zabawny, ale naprawdę jest sporo rzeczy, które można zrobić z innym przedsiębiorcą, wymieniając się na różne produkty i usługi. Także ja na przykład raz wynegocjowałem dobrą cenę, zapewne aktywo, nie będę wchodzić w szczegóły, bo tam nie ma sensu. Natomiast pewną inwestycję czyniłem i kupiłem ją taniej, dlatego że osoba, która mi to sprzedawała, była zainteresowana moją wiedzą, umiejętnościami, więc po prostu załączyłem jej w pakiecie 4 konsultacje, że 4 razy później się spotkaliśmy. Ja pokazałem, jak coś robić, jak się wypromować, jak pokazać działalności. Ja celowo nie tak enigmatycznie mówię, no bo też dane osobowe. No i nie chcę tutaj naprowadzać na konkretną osobę, kto to był, co robił i tak dalej, więc ja mu później pomogłem wypromować jego usługi, edukacyjne również, i wiem, że mu się to dużo bardziej opłacało. To znaczy, to, co on mi obniżył, kilkanaście tysięcy złotych tak naprawdę zaoszczędziłem na samej transakcji, to mu się zwróciło później w tej jego wiedzy. Także naprawdę działało to całkiem spoko. Więc zastanów się, a najlepiej zastanów się praktycznie, czyli z kartką i długopisem, z kim możesz się na co wymienić. I już, zastanów się, co ty masz i kto mógłby to chcieć. I być może nawet twój terapeuta, albo masażysta, albo nawet sprzedawca warzyw
będzie chciał coś, co ty masz. Ja uważam, że w czasach, gdy będzie coraz większa kontrola finansowa ze strony rządów i tak dalej, pieniądz elektroniczny, to ludzie, a zwłaszcza w takich miejscach jak Polska, będą wracać do barteru. Po prostu będą coraz bardziej chcieli się wymieniać, bo nie będą chcieli, żeby to było kontrolowane. Także warto się zastanowić, zwłaszcza jak masz firmę, gdzie nie masz tylu pieniędzy, żeby sobie od razu wszystko tutaj zapodać, być może warto się z kimś dogadać na barter, na wymianę barterową. Być może ktoś chce twoje produkty w zamian za to, że będzie ci robić marketing. I już nie musisz płacić tyle za marketing, bo już będziesz mieć dużo taniej. Warto pomyśleć w ten sposób. I ostatnia rzecz to są oszczędności zakupowe, które polegają na tym, że jeżeli kupujesz coś na Allegro, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, na przykład kupujesz właśnie drukarkę Brother albo coś innego, to musisz zdawać sobie sprawę, że ten sprzedający płaci do Allegro 10, czasem jeszcze więcej procent za samo wystawienie tej aukcji. Znaczy za wystawienie i sprzedaż, tak? Czyli to jest prowizja dla Allegro. Co oznacza, że być może, jeżeli znajdziesz na ceneo.pl sklep internetowy, to być może znajdziesz tę samą drukarkę 10% taniej. No bo ktoś nie będzie płacić prowizji dla Allegro, bo ma swój własny sklep internetowy, więc może sprzedawać taniej. Na przykład nasze książki u nas w ekspertia.com.pl kupisz taniej, niż u nas na Allegro, bo my też jesteśmy na Allegro, ale tam sprzedajemy drożej, bo my musimy zrobić tak, żeby nam się ta prowizja dla Allegro pokryła z tego, tak? Nie będziemy dopłacać do interesu i zarabiać na tym 10% mniej, bo to nie ma sensu, więc tam sprzedajemy książki drożej, żeby klient tak jakby pokrył nam tę prowizję dla Allegro. Natomiast na ekspertia.com.pl nie mamy prowizji dla Allegro, więc możemy sprzedawać taniej. Jest mnóstwo takich przedsiębiorców, którzy mają swoje sklepy i tam możesz kupić taniej. Znam nawet ludzi, którzy znajdują coś na Allegro, czy to jest fajne wobec Allegro, które jakby nie było, no wspiera dużo przedsiębiorczości w Polsce, ale znam ludzi, którzy tak robią, że znajdują kogoś na Allegro, a potem się z nim kontaktują na różne sposoby, żeby powiedzieć, czy mogę kupić poza Allegro 10% taniej. To jest trochę nie fair moim zdaniem, ale wejście na Ceneo zamiast na Allegro może już być niegłupim rozwiązaniem, czy znalezienie w ogóle sklepu internetowego, czy innego przedsiębiorcy, który sprzedaje po prostu bez tych prowizji, może być dla Ciebie oszczędnością no, rzędu 10%. Albo tak samo jest Booking. Booking zazwyczaj bierze 13% od hoteli, więc być może czasem warto poszukać przez Google noclegu i zapłacić niższą cenę za to. Mi się zresztą zdarzyło kiedyś, to było w Toruniu bodajże, podjechałem do hotelu Ibis i mówię, patrzę tutaj na Bookingu, że jest taka cena. To jaka jest cena? No i pani mówi, no widzi pan na Bookingu. Ja mówię, chwila, przecież jak ja zamówię teraz przez Booking, ja mogę przy pani zamówić przez Booking i wtedy będziecie z tego mieć 13% mniej. To czy nie lepiej dać mi cenę 10% niższą? To wy jesteście 3% do przodu, ja jestem 10% do przodu, wszyscy jesteśmy zadowoleni, ja już byłem tam na miejscu, więc tylko zostało zapłacić. No i pani powiedziała, chwila, pogadam z menedżerem, wyszła na zaplecze, menedżer pewnie w ogóle nie istniał, sama ze sobą gadała przez ten czas, wróciła i powiedziała, no menedżer się zgodził. No i tyle, więc takich oszczędności można zrobić sporo. Jak ktoś dużo podróżuje, no to są ogromne oszczędności w skali roku. Także warto o tym pomyśleć, po prostu zadzwonić, zagadać, kupić bezpośrednio czasem i to jest duża oszczędność. Tu tak jak mówię, ja mam wątpliwości etyczne przy czymś takim, że znajdziesz jakieś miejsce typowo na Bookingu albo jakiś produkt typowo na Allegro, a potem ich omijasz. To jest nieładne, to jest niefajne. Na przykład mam kolegę, który tak robi, że ogląda nieruchomości, a potem jego bliska osoba kupuje te nieruchomości, żeby nie zapłacić agentowi. Ja uważam to za wstrętne świństwo i no, nie można tak robić. No, przecież ci ludzie nam inwestują swój czas, żeby nam pokazać taką nieruchomość i tak dalej. Robią to jako swoją pracę. No i co, my będziemy ich oszukiwać? No, słabe, mega słabe. Więc dlatego ja też się nie czuję fair, żeby znajdować na Bookingu, a potem omijać Booking, no bo jednak to jest praca Bookingu, że znalazłem tam. Więc wolę od razu poszukać w Google albo zamiast na Allegro to na Ceneo i w ten sposób zaoszczędzić. Także to są oszczędności w Twojej firmie. Mam nadzieję, że jesteś w stanie z tym jednym odcinkiem, z tą godziną, z hakiem zainwestowaną, że to Ci się zwróci wielokrotnie, że zaoszczędzisz kupę kasy, stosując choćby część z tych porad. Także trzymam kciuki za Ciebie, za Twoje biznesy, za Twoje oszczędności. No i co? Zalajkuj, podziel się ze znajomymi tym odcinkiem, żeby też oszczędzali. I do następnego. A ja zachęcam Cię na ekspertia.com.pl. Przypominam, trwa premiera książki 138 oraz premiera Misia Maskotki, który jest przyjacielem książki Misie Ekspertuś. Także zapraszam Cię tam. Przypominam też, że poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne linki do pobrania wywiadów usuniętych z Piotrem Szramem i z Traderem 21.
oraz do kursu sekretyspółek.pl. No i tyle. Także zapraszam Cię tam do opisu pod filmem, tam masz różne ciekawe właśnie te wszystkie linki i widzimy się za tydzień. Do następnego. Cześć. Pod tym filmem znajdziesz linka, z którego możesz pobrać zupełnie bezpłatnie mój najnowszy wideokurs 10 technik na zwiększenie ilości klientów w Twojej firmie. Przygotowałem to dla Ciebie z dużą dawką serca i zaangażowania, także mam nadzieję, że będzie Ci się to bardzo podobało. Także kliknij linka pod tym nagraniem i pobierz bezpłatny wideokurs.